Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie, no to jak pakiet informacji z samego rana, żeby człowiek wiedział mniej więcej, co się wydarzyło poprzedniego dnia, bo dzisiaj to się dopiero zacznie dziać. Tak, drodzy Państwo, my już za chwilę będziemy przestrzegać przed bardzo, bardzo ważną rzeczą, sprawą, jak to określić. Powiemy o przestępstwach internetowych, SMS-owych, tak zwany phishing. To jest teraz bardzo popularne określenie, ponieważ to już nie są tylko klasyczne metody telefoniczne, na przykład na tak zwaną babcię, ale oszuści są naprawdę niezwykle kreatywni. Za chwilę o tym powiemy w naszym programie. Naszym ekspertem, specjalistą będzie pani Iwona Pruszyńska, która już zresztą z nami jest. Dzień dobry, pani Iwono. Dzień dobry. Za chwilkę o tym. Natomiast jeszcze wcześniej coś na ząb wrzucimy, dobrze? Czyli nasza leśna kuchnia, Puszcza Notecka, Karol Kus. I gitara nawet jest, proszę bardzo. El Mariachi, zaczynaj. Człowiek orkiestra. Jest Pink Floyd. Miała być kaczuszka? Jest kaczuszka. Muszę zobaczyć. Doskonale jest zrobiona. Z cebuleczką, z naszym sosikiem z granatów. Z bolsikami. Co powinien mieć dobry kucharz? Podzielność uwagi. I śpiewać. How I wish. How I wish you were here. We just do love so swimming in the fishbone, year after year. Running over the same old grounds, which have you found? Same old fears, wish you were here. A teraz zobaczmy, jak wygląda nasza kaczusia. Mięciusia. Ładnie sobie ją maczamy w takim sosiku z granatów i zajadamy sobie. Jest pysznie, a jutro grillujemy. Jutro grillujemy El Clasico, karkówka w różnych wykonaniach. Także zapraszam serdecznie Państwa jutro. Pozdrawiam dzisiaj, dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z nami. A na social mediach chodźcie i chwalcie. A co? Pozdrawiam. Do zobaczenia. Też pozdrawiamy, ale jak nostalgicznie się zrobiło. Nie sądziłam, że Karol to jest człowiek tak wielu talentów. Ale orkiestra, ale ja nie wiem, jaką wersję Karola wolę. Czy tą gotującą, czy tą grającą. Świetne było to. Czy tą wesołą z czołówki, czy tą nostalgiczną teraz. Nie, no, ale zagrał kapitalnie. No i gotuje też kapitalnie. Jutro wracamy, będzie grillowanie. Dziękujemy pięknie, a już a teraz pogrillujemy oszustów. O, tak zróbmy. Takim zróbmy. Pani Iwona Pruszyńska z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To ściganie z oszustami, cyber oszustami, to nam wychodzi, czy wychodzi raczej słabo? Myślę, że wychodzi nam coraz lepiej, dlatego że my jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jakie zasadzki, pułapki oni na nas zastawiają. Też coraz częściej wiemy, gdzie możemy się zgłosić z takimi wątpliwościami dotyczącymi tych znalezisk w sieci, bo my to widzimy po rosnącej ilości zgłoszeń od obywateli. Więc wydaje mi się, że ta edukacja daje powoli efekty, co nie oznacza oczywiście, że oszuści próżnują. No dobrze, zatem najpopularniejsze metody. Ja przyznam szczerze, że ostatnio rozmawiałam z moją mamą i sama, no oczywiście na szczęście, nie dała się złapać, ale zapytała mnie, chciała się upewnić, czy to na pewno nie jest wiadomość ode mnie, ponieważ dostała takiego SMS-a o treści: mamo, zmieniłam numer na WhatsApp, skontaktuj się ze mną. O co tutaj chodzi? No oczywiście o to, żeby złapać naszą uwagę, żeby wejść z nami w rozmowę. I to jest klasyczny phishing, o którym mówiliśmy, czyli ta sytuacja, w której cyberprzestępca wykorzystuje autorytet dziecka, znanej instytucji, dostawcy energii, firmy kurierskiej. Podszywa się portowość. Podszywa się. Skontaktuj się ze mną teraz, zapłać dzisiaj, jutro odłączymy ci prąd, czyli dosypuje emocje po to, żebyśmy zrobili to, czego od nas oczekuje, bo prawdopodobnie po tym kontakcie okazałoby się, że zgubiła pani telefon i potrzebuje pani przelewu, albo zostalibyśmy, tak jak w wypadku tych SMS-ów, poprowadzeni na stronę o charakterze phishingowym, czyli wyłudzającym. Celem takiej strony jest pozyskanie naszych danych. Najczęściej są to oczywiście dane logowania do bankowości elektronicznej, bo te są dla przestępców bardzo cenne. Czyli przede wszystkim nie klikamy tego linku, który często przychodzi, tak?
Samo kliknięcie linku jeszcze nie przyniesie nam w tym wypadku negatywnych konsekwencji. I o tym też warto mówić, dlatego że wiele osób zgłasza się do nas właśnie, że przerażonych, że już kliknęłam w link czyli i wyczytałam. Są ofiarami, tak? Oni siebie traktują tak, jako ofiary w więc tym momencie. Jest ten niepokój, który akurat w tym wypadku jest nieuzasadniony i wydaje mi się, że jeżeli mamy tutaj okazję, żeby o tym porozmawiać, to możemy o tym powiedzieć, że ten niepokój powinien się pojawić dopiero wtedy, gdy na takiej stronie faktycznie podamy nasze dane. Jeżeli tylko weszliśmy, tylko kliknęliśmy. Czyli samo kliknięcie w link to jeszcze nie jest nic jeszcze złego. Jeszcze w wypadku phishingu to na pewno nie jest nic złego. Ale warto zyskać tą pewność, zanim właśnie klikniemy, czyli takiego SMS-a na przykład zgłosić do zespołu CERT Polska, przesłać na numer 8080, bo wtedy nie dość, że my dostaniemy odpowiedź, tak, to była strona o charakterze phishingowym, dobrze, że tam nic się nie zadziało na tej stronie, to oprócz tego my, jeśli zobaczymy, że ta strona faktycznie niesie zagrożenie dla innych użytkowników, wprowadzimy ją na listę ostrzeżeń, czyli zablokujemy dostęp do tej strony dla innych osób. Czyli jeżeli ktoś właśnie, być może nie był świadomy tego, że to tak działają oszuści, być może był gotowy podać tam swoje dane, no i stracić w ten sposób oszczędności życia, no to dzięki zgłoszeniu wcześniej przesłanemu przez inną osobę, my możemy chronić tak naprawdę wszystkich użytkowników sieci. Czyli wystarczy, że taki, no nie wiem, SMS czy wiadomość na komunikatorze prześlemy. Skopiujemy i prześlemy na numer 8080. To jest bardzo ważne. Pani Iwono, powiedzieliśmy o tych SMS-ach, linkach. Jakie są teraz trendy, jeśli chodzi o oszustów? Na co musimy najbardziej uważać? Cyberprzestępcy zdecydowanie wykorzystują okoliczności. Ten SMS o tym, że właśnie mój, czy wiadomość na komunikatorze, że mój telefon się na przykład zepsuł, to były wiadomości, które dominowały w okresie wakacyjnym, no bo wtedy większość dzieciaków była na obozie i ja jako mama jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że mojemu dziecku psuje się telefon i że kontaktuje się ze mną z numeru swojej koleżanki, z numeru kogoś znajomego, więc oni starają się wykorzystywać okoliczności po to, żeby uwiarygodnić ten scenariusz. Teraz mamy czas rozliczeń podatkowych, no i nie jest pewnie dużym zaskoczeniem, że ten motyw zwrotu podatku też jest wykorzystywany. W okresie przedświątecznym, kiedy większość z nas czekała na przesyłki, pojawiły się oczywiście SMS-y wykorzystujące motyw niedostarczonej paczki, niewielkiej dopłaty, którą trzeba zrobić, żeby tą paczkę otrzymać. Więc oni uważnie obserwują to, co się dzieje, po to, żeby uwiarygodnić tym swoje działania. Więc tym bardziej dlatego my powinniśmy zachować zdrowy rozsądek, uważnie przyglądać się temu, co otrzymujemy, czy to w SMS-ie, czy w mailu, po to, żeby zareagować na czas. Czyli nie dajmy się ponieść emocjom, nie dajmy się też ponieść chciwości, bo często pojawiają się takie sygnały, które sugerują, że nie wiem, zostaliśmy zwycięzcami w jakiejś loterii na przykład, prawda? I to też na takie rzeczy warto uważać. Albo pojawiają się niesłychanie atrakcyjne oferty, które no, jakość usługi, czy też produktu nie współgra zupełnie z tą ceną, jaką nam się oferuje. Jeżeli ta oferta jest zbyt dobra, żeby być prawdziwą, powinna to prawdopodobnie lampkę. Mamy do czynienia z oszustami. Te fałszywe sklepy, które właśnie oferują nam wiele produktów w bardzo atrakcyjnych cenach, to też jest taki trend, który my dzisiaj dość mocno obserwujemy. Natomiast tutaj znowu lekarstwem jest zdrowy rozsądek, spokój i zweryfikowanie tego, z czym mamy do czynienia. Bo jeżeli my zweryfikujemy na przykład dane kontaktowe do takiego sklepu, sprawdzimy, czy on oferuje możliwość przesyłki za pobraniem. Te dane, które tam są wpisane, możemy przecież sprawdzić w ogólnodostępnych rejestrach. Więc możemy, jeżeli damy sobie chwilę, i czasami ta chwila jest bardzo ważna, tak, czasami ta chwila jest bardzo ważna, bo to wystarczy dosłownie kilka minut, żeby zweryfikować, sprawdzić te informacje. Możemy się też podeprzeć opiniami, no ale znowu, jeżeli bardzo dużo tych opinii pojawiło się w tym samym czasie i brzmią bardzo podobnie, no to na pewno nie jest to wiarygodne źródło informacji o danym sklepie. To jeszcze o jedną być może sztuczkę zapytam z autopsji. Mniej więcej miesiąc temu, nagle przez kilka dni, może to był tydzień, wieczorem pojawiają się telefony do mnie, numery wyświetlają się zagraniczne, z różnych państw. Nie odbieram, no, jakoś podejrzewając tutaj, tak, podejrzewając tutaj właśnie jakieś działania oszustów. To z różne kierunkowe numery. Tak, przeważnie po prostu są to tak zwane numery specjalne i samo odebranie połączenia, krótka rozmowa albo oddzwonienie będzie nas kosztowało. Czasami to jest też właśnie taki trik, że krótki sygnał, a my oczywiście z automatu oddzwaniamy, no
to, bo to jest jakaś taka znowu nasza naturalna Sprawdźmy, tak? Więc raczej nie oddzwaniajmy, dlatego że właśnie takie oddzwonienie może nas kosztować też zdecydowanie wyższy rachunek telefoniczny niż standardowo. Nie, natomiast gdyby pojawiło się na moim telefonie połączenie z Węgier, to bym odebrał, bo Michał Rachon jest z Budapeszczy i za chwilkę program Jedziemy właśnie stamtąd ma pojechać. I to by nie byli oszuści. I to by nie byli oszuści, jak najbardziej wiarygodni ludzie. Pani Iwona, pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten pakiet ostrzeżeń, który bardzo na czasie i bardzo potrzebny dzisiaj jest. Dobrego dnia. Dziękuję, dobrego dnia. Drodzy Państwo, teraz tak jak powiedział Rafał, już Michał Rachoń i program Jedziemy. No wcześniej ze Stanów Zjednoczonych, a teraz z Budapesztu, czyli międzynarodowo. Jeździmy po całym świecie, a zwłaszcza Michał Rachoń. Dobrego dnia życzymy. Do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia.